Witam. Widzę, Suwin, że od lat używasz tych samych perfum. Menel number 5. Spokojnie, mam jeszcze 40 minut takich żartów. Sebastian, lepsze żarty prosimy, lepsze żarty, bo psujesz sprzęt, psujesz, proszę. Nie ma łatwo, Suwin, i tak powiem te żarty na ciebie. Michał, Suwin jest mistrzem w tworzeniu niezręcznych sytuacji. Ostatnio widziałem go, jak po imprezie Suwin najebany wbił się do samochodu gościa, który odwoził wszystkich do domów. Suwin jest bezdomny. To było niezręczne. Ostatnio Suwina wyrzucono z UKSW, bo prowadził zajęcia, znowu się czymś podniecił i postanowił, że musi ukryć swoją erekcję, ale że jest Suwinem, postanowił ją ukryć w studentce. Studencie, studencie i jeszcze raz w tej samej studentce. Mam duży szacunek do następnego roastowanego, ale panuje takie przekonanie, że każdy jest normalny w porównaniu z Wojtkiem Fiodorczukiem. Że tylko Wojtek jest jakiś upośledzony, nie teges, ma pstro w głowie, ale to nieprawda. Cała jego rodzina jest taka. Wojtek nie jest normalny, to jest jedyna osoba, jaką znam, która bierze kredyt, by doładować kartę miejską. A i tak wszędzie jedzie samochodem. Fiodor w ogóle nie ogarnia, co się dzieje. On myśli, że to jest casting do redakcji Dobrego Humoru. Przed roastem mnie pytał, czy Sadurski od dziecka był taki wysoki. Fiodorowi trochę brakuje inteligencji, ale szczęścia nie można mu odmówić. Niedawno mi powiedział, że rok temu trafił 6 w lotka. Ja na to nie wierzę, stary. A on, nie, na serio, nawet mam przy sobie kupon. Jak ktoś nie skumał tego żartu, to Wojtek Fiodorczuk mu go nie wytłumaczy. Nie wiem, ale znacie może tą historię o upośledzonych, co mieszkali ze sobą i wiedzieli, że inteligencja nie jest ich mocną stroną, dlatego postanowili, że pójdą w wygląd. Niestety byli głupi, więc kupili ładne ubrania, ale tylko dla jednego z nich. Morał z tej historii jest taki, że nigdy nie spotkacie wieczorka z tatą obu w garniakach. Nie no, na serio, Wieczorek, bardzo podoba mi się twój imidż. Jakby to powiedział Przemek, katalog 9-8, wiosna, lato, ciuchy na komunie. Nie wiem, czy wiecie, ale Marcin studiuje prawo. Ma specjalne zajęcia z prawa, na których dostaje zarys jakiejś sytuacji. Zgubiłem się.
Dostaje zarys jakiejś sytuacji z kodeksu karnego, nie musi go opisać, ale musi użyć przynajmniej 3 kolorów i nie może wyjść poza linię. Jasiek, już na przyszłość ci mówię, nie mam piątaka. Jasiek jest dresem z krwi i kości. Jak lekarze odbierali poród, kazał im wypierdalać. A następnie urodził się przez cesarskie cięcie, które wykonał mamie sam kosą od środka. Potem jak wyszedł, nieźle się wkurwił, bo cały był pokryty śluzem, który również przygasił mu blanta. Jasiek podążał drogą prawdziwego dresa. Jasiek chodził na siłownię. Jego rodzice się tym martwili, bo Jasiek do domu nie wracał z większymi bicepsami, tylko z ławeczką, gryfem, czasem jakimś hantlem. Ostatnio Jasiek do mnie zadzwonił i mówi, że zajarał blanta i cofnął się w czasie do dnia, w którym ukończył podstawówkę, jak był małym chłopcem i nie nosił dresów. Ja mówię, Jasiek, to niemożliwe. To, no jak niemożliwe? Zajarałem blanta, cofnąłem się w czasie, ukończyłem podstawówkę, byłem małym chłopcem i nie nosiłem dresów. Jasiek, to niemożliwe, bo 6 klasę zdałeś rok temu. Już widzę, że nie starczy mi czasu na zroastowanie wszystkich, dlatego pominę tego Żyda, pedała i grubasa. A może nawet jeszcze kogoś oprócz Barta. Nie, ale na serio, wielkie brawa dla Barta. Naprawdę dobry występ miał na festiwalu. Pierwszy raz widziałem, żeby ktoś przez cały występ tak wyraźnie mówił, równocześnie trzymając w buzi 2 Snickersy. Myślę, że Barta wiele kobiet chciałoby posiąść, bo on jest mężczyzną niczym z bajki. Oczywiście tą bajką jest Kubuś Puchatek. Bart to taki Krzyś 1000 cheese'ów później. Bart jest takim opierdalaczem, że po tym jak się obudzi, to czasami przez cały dzień nie chce mu się wychodzić z pokebola. Bart jest takim opierdalaczem, że jego penis stoi częściej od niego. Ostatnio jak wracałem z chłopakami z klubu, Bart się przewrócił na ulicy i pomyślałem sobie, nie no, niżej upaść już nie można. Ale po chwili Waldek się wyjebał. Waldek Nowak, taki Karol Kopiec dzisiejszego roasta. Waldek jest tak stary, że w swoim życiu 3-krotnie został wyleczony ze ślepoty. Raz technologią laserową i 2 razy przez Jezusa. Nie trzeba dodawać, że osobiście. Waldek w poniedziałki i czwartki chodzi do galerii sztuki. Ja też się zdziwiłem. Nie dlatego, że jest człowiekiem kulturalnym. Chodzi tam, by się masturbować do portretów swoich byłych.
Waldka możecie kojarzyć. On jest tym gościem, co kiedyś zapinał babkę na wieżę. Konkretnie w 1114. Waldek jest jedyną osobą, która ma flashbacki z dzieciństwa, jak ogląda Flintstonów. Na każdym odcinku płacze i co chwilę krzyczy, no kurwa, ja tam byłem. Miałem powiedzieć, że Waldek był na Titaniku, ale chyba każdy wie, dokąd ten żart zmierza. Nie, ale Waldek widział, jak rozbija się Titanik. Niestety nie był na pokładzie. Wszystko obserwował na spokojnie, od wieków zamrożony w środku lodowca. Waldek od wielu lat zdradza swoją żonę. Nawet... Ej, no co, tak naprawdę. Poczekajcie, aż dojdzie do żartu. Nawet uprawia seks z innymi, jak ona jest w domu. Po prostu jak żona wchodzi do pokoju, to on każe kochankom schować się w takie coś, jak śpiwór na nich zakłada. Jak ty to, Waldek, nazywasz? A, worek mosznowy. Waldek w latach 70. uprawiał dużo seksu z prostytutkami. Mówił mi, że strasznie tego żałuje, bo pewnie połowa z nich miała AIDS. Na co ja go spytałem, dlaczego połowa? Na co on odpowiedział, no pewnie kurwa wszystkich nie zaraziłem. W domu Waldka... Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. W domu Waldka na ścianie wiszą zdjęcia jego wszystkich dzieci. Tylko dwoje z nich jest uśmiechniętych. Reszta jest taka bez wyrazu twarzy. Może dlatego, że reszta zdjęć pochodzi z klinik aborcyjnych. Buchwald, na serio jestem zdziwiony, że nie przyszedłeś w zielonej koszulce i brązowych spodniach. Przecież to twój znak rozpoznawczy. Takiego ciebie znamy z telewizji. W ogóle nie rozumiem, dlaczego zająłeś się reżyserią. Dla mnie byłeś o niebo lepszy, jak grałeś u boku Skubiego. Maciek wytatuował sobie na ramieniu Warszawę i wyjechał do Łodzi. Maciek, możesz pokazać ludziom? O kurwa, ale widać! Uwierzcie na słowo. Widać, że inteligencję ma zapisaną w genach, bo jego dziadek zrobił podobnie, tylko że z gwiazdą Dawida wyjechał do Niemiec. Ja nie powiem wam, czy Buchwald jest Żydem, ale jak jego narzeczona zerwała zaręczyny i rzuciła mu pierścionkiem w twarz, to później Buchwald próbował go jej odsprzedać. I jeszcze ściemniał, że po cenie hurtowej. Obczajcie twarz Czarka. Czarek nigdy nie zaznał miłości w swoim domu, dlatego poszedł do burdelu. Nawet tam go spotkały same przykrości,
Klienci nigdy go nie wybierali. No, no to przeszliśmy połowę. Czarek jest mało lubiany. Nikt się z nim nie chce zadawać do tego stopnia, że ostatnio same postacie w World of Warcraft skasowały mu konto. Oczywiście to nie jest prawdą. Myślę, że jakby teraz umarł, to wielu jego znajomych przyszłoby na pogrzeb. Dam sobie rękę uciąć, że w dniu pogrzebu z 5 burdelów byłoby zamkniętych. Teraz przejdę do Gwiazdy Wieczoru. Naprawdę, naprawdę uwielbiam dwa momenty w twoim programie. Na samym początku, jak opowiadasz żart, oraz na końcu, jak po serii szybkich pytań razem z wygraną rodziną machasz do kamery. Szymon, myślę, że ludzie naprawdę wiele tracą przez to, że każdy sezon twojego programu nie pojawia się w sklepach tylko na VHS-ie. Ostatnio leżałem po wypadku samochodowym w szpitalu. Lekarze włączyli mi twój nowy program. Myślałem, że jest to prequel do śmierci. Nie przejmujcie się, jak po roście Szymon zdziwiony będzie do was podchodził i pytał o zdrowie. Szymon, ja może cię uspokoję, oni nie mają padaczki, tak wygląda śmiech. Ten żart nawet mnie cieszy. Oczywiście to nie jest tak, że Szymon zapomniał, jak wygląda śmiech. Nie, on nawet dokładnie pamięta, w którym folderze trzyma go montażysta. Szymon, kto ogląda twój program? Ja ci powiem, kto. Ostatnio byłem u mojej babci i akurat przyszedłem, jak oglądała Szymon na żywo, więc pytam, babciu, co ty robisz? A babcia mówi, a oglądam taki program, takiego Szymona pokazują, chłopak wzbudza we mnie wielkie emocje. Więc pytam ją, ale po co to oglądasz? Śmiejesz się z tego? Ona się oburzyła. Czy się z tego śmieje? Ja teraz czekam, bo po reklamach pewnie będzie ten segment, gdzie powiedzą więcej o jego chorobie i dadzą numer konta. Kojarzycie, co to Sagala? Sagala to był taki wielki, niebieski kamień, który spełniał życzenia. I na serio, Szymon, życzę ci z całego serca, abyś znalazł ten kamień w swojej nerce. I na koniec, myślę jednak, Szymon, że jest nadzieja. Bo ostatnio widziałem, jak prawie przejechał go samochód. I Szymon krzyknął, Boże, jakim ja jestem kasztanem. Co jest dosyć zrozumiałe, bo ja nie mogę w całości obejrzeć jednego odcinka jego programu, a jemu wtedy całe życie przeleciało przed oczami. Dziękuję.